W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dobry Boże, prosimy Cię teraz o Twojego Ducha, abyś Go nam posyłał, abyś pozwalał nam stawać przed Tobą w prawdzie. Abyś demaskował, Panie, idole naszego życia, bożki, którym służymy, którym oddajemy cześć. I abyś pozwalał nam, Panie, wybierać Ciebie jako jedynego i prawdziwego Zbawiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który Cię uczynił, który Cię ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, sługo mój Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschłej ziemi. Wyleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na tych potomków. Wyrastać będą jak trawa w wodzie, jak wierzby nad płynącymi wodami. Jeden powie, należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny zaś napisze na swej ręce Pan i otrzyma imię Izrael. Tak mówi Pan, Król Izraela, Odkupiciel, jest Pan zastępów. Ja jestem pierwszy i ostatni. I poza mną nie ma Boga. Któż jest do mnie podobny? Niech woła. Niech to ogłosi i niech mi dowiedzie. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści. Nie drżyjcie ani się nie lękajcie. Czy nie przepowiedziałem z dawien dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jakiś Bóg oprócz mnie albo inna skała? Ja nie znam takiego. Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym. Dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą. Ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że okrywają się hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby mieć korzyści? Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się. Jego wykonawcy są tylko ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną. Razem się przestraszą i wstydem okryją. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty. Wykańcza je swoim silnym ramieniem. Oczywiście jest głodny i brak mu siły. Nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem. Wydobywa z tego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. Narąbał sobie drewna cedrowego, wziął drewna cyprysowego i dębowego, a upatrzył je sobie między drzewami w lesie. Zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. Drewno służy człowiekowi na opał. Część z niego bierze na ogrzewanie. Część, aby rozpalić ogień i upiec chleb. Na koniec z reszty wykonuje Boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach pieczonego mięsa, potem zjada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi, ale się zagrzałem i korzystałem ze światła. Z tego zaś, co zostanie, robi swego Boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i przed którym pada na twarz i modli się mówiąc, ratuj mnie, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak, że nie widzą ich serca, tak, że nie rozumieją. Taki się nie zastanawia, nie ma wiedzy ani zrozumienia. Żeby sobie powiedzieć, jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach i upiekłem mięso, które zjadłem, a z reszty zrobię sobie rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drewna. Taki się karmi popiołem, zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć, czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku? Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, i żeś sługą moim Izraelu. Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą Izraelu, nie pójdziesz u mnie w niepamięć. Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do mnie, bo cię odkupiłem. Oto Słowo Boże. Drogie siostry, myśl na tych rekolekcjach jest taka, abyśmy próbowali przeżywać razem jako wspólnota prawdy wiary, którymi żyjemy. Stąd było to nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z liturgią, którą przewiduje Kościół w momencie chrztu, że przechodziliśmy ten rytuał, przepiękny, długi rytuał chrzcielny, który dzisiaj daje Kościół, aby przypomnieć sobie te znaki, które stały się w naszym życiu rzeczywistością i próbować przeżyć te znaki, by móc żyć rzeczywistością, która jest nasza. Jest nasza. Wczoraj chcieliśmy zatrzymać się chwilę nad tą rzeczywistością grzechu, który nie jest twoją rzeczywistością osobistą, ale dotyka twoją wspólnotę. Rani twoje siostry. I dlatego chcieliśmy się tu zgromadzić razem i próbować prosić Pana Boga, bo to zawsze jest prośba, o łaskę, żeby pozwolił nam zrozumieć, że to nie jest, że ja upadam. To nie jest, że ja grzeszę. To jest, że ja upadając ciągnę moją siostrę. Przewracam ją na ziemię. To, że ja upadając ciągnę tą wspólnotę i ją niszczę. Oczywiście taka sama świadomość nas nie uzdrawia. My dalej będziemy grzeszyć. Ale możemy prosić Pana Boga, żeby nam pomagał. Bo to wszystko właśnie wypływa z miłości. Żebym ja chciał, żebyś ty chciała kochać tę wspólnotę. Kochać te siostry, które Pan Bóg ci podarował. I właśnie, żeby ten żal nie był tylko żalem osobistym za twój grzech, ale żalem też za krzywdę wyrządzoną wspólnocie. Dzisiaj pragniemy w naszej wędrówce, którą czynimy z narodem wybranym, zatrzymać się nad tą rzeczywistością, która stała się rzeczywistością narodu wybranego. Zobaczcie, to jest nasza historia. Widzisz potężnego Boga, który potężnie działa w twoim życiu. Chroni cię od śmierci. Zsyła plagi, pamiętamy tą rzeczywistość, a w Izraelu nawet koza nie zabeczała. Bo Pan Bóg mówi, uczyniłem różnicę pomiędzy Egiptem a moim narodem. Żebyście widzieli, że jest różnica pomiędzy moim narodem. I myśmy widzieli na własne oczy, jak Bóg nas przeprowadził w sposób cudowny, cudowny przez to morze. I widzieliśmy na własne oczy, jak Pan Bóg za nas walczył i pokonał nieprzyjaciela. I zaraz po tym wystarczy nam chwila zwątpienia, trudności. Coś nie idzie tak, jak myśmy sobie to wymyślili. I zaczynamy budować historię zbawienia według naszego pomysłu. I Boga, którego nie widzimy, a jesteśmy bardzo zniecierpliwieni, mówimy, ja chcę teraz zobaczyć.
Ja chcę teraz dotknąć. Ja chcę teraz oddawać cześć. Nie ma Boga prawdziwego, nie szkodzi. Stworzę sobie mojego. I to jest, siostry, nasza historia. Trudność, którą mamy my, osoby konsekrowane, z reguły polega na tym, że myślimy, że jak już jesteśmy codziennie na Eucharystii, 5 razy blewiarz w ciągu dnia odmawiamy różaniec i na praktyki pokutne, że to nie jest nasza rzeczywistość, bo wy klękacie tylko przed Najświętszym Sakramentem. A to nie jest prawda o nas. Ponieważ w naszym sercu właśnie jest wiele bożków, którym my oddajemy cześć. Oczywiście nie są one takimi bożkami, o których przed chwilą słyszeliśmy z Księgi Pisma Świętego. Nie są to rzeźbiane postaci, nie są to kamienne postaci, przed którymi się kłaniamy, ale żebyśmy sobie powiedzieli, nie dajmy się zwieść. One są, te bożki są. I właśnie była taka prośba, próba, żebyśmy chcieli zobaczyć, w czym ty pokładasz twoje życie, prawda? Co widzisz, że staje się tą rzeczą pierwszą przed Bogiem. I teraz właśnie ta pielgrzymka trwa całe życie. Trudność też polega na tym, że te bożki się zmieniają. Odrzucisz jednego, demon nie rezygnuje, próbuje wcisnąć się z innym bożkiem. I teraz cały Stary Testament, jak czytamy go powolutku, krok po kroku, to jest walka Boga o swój naród, który mówi, nie róbcie tych strasznych rzeczy. To znaczy, nie czcijcie innych bogów, bo nie istnieją. Prawda? Pan Bóg ma niesamowitą pedagogię, bo na początku, jak widzimy, jak Pan Bóg zaczyna prowadzić swój naród, na początku Bóg mówi, jestem potężniejszy. Zobacz, widzisz? Są piękne te sytuacje, jak widzimy w Piśmie Świętym, prawda? Jak Pan Bóg przewraca bożki, rzuca je na twarz, te utworzone z metalu, żeby pokazać. Zobaczysz? Jestem potężniejszy, prawda? Ale nagle przychodzi ten moment, kiedy naród trochę dojrzewa i Pan Bóg mówi, słuchaj, ale innych bożków nie ma. To jest ułuda, prawda? Tego nie ma. Ty czcisz pustkę. A skoro, myśmy już słyszeli to, prawda? Człowiek bierze drewno, ogrzewa się, prawda? A zostaje, jeszcze sobie urzeźbi. Już. Taka jest, więc to jest absurd. A dowcip polega na tym, że to funkcjonuje do dzisiaj. Do dzisiaj. Święty Jan, Maria Wianej, mawia. Zabierzcie proboszcza z parafii, to w tej wiosce za 2 lata ludzie będą czcić demony. I tak się dzieje. I my to widzimy na własne oczy w Europie. Człowiek, który odrzuca Boga, prawdziwego i jedynego, ponieważ człowiek jest religijny i ma potrzebę czcić Boga, po pewnym czasie tworzy sobie sam Boga, czyli bożka, czyli bożyszcze, czyli idola, który nie istnieje. W Europie to jest obecnie już tak widoczne, że ludzie już otwarcie mówią, że czczą szatana. To jest straszne, ale są też takie sekty, które otwarcie już mówią, że czczą naprawdę szatana. Nazywają rzeczy po imieniu. Ale Europa jest, świat jest zniszczony czczeniem idola pieniądza, sukcesu, ciała, wiedzy. To są bożki. Pan Bóg podarował mi takie doświadczenie. Byłem w Chinach i poszedłem do pogańskiej, ja nigdy nie widziałem pogańskiej, prawdziwej pogańskiej świątyni, taką jak my myślimy, prawda? Prawdziwa pogańska, prawda? Z Buddą, z Konfucjuszem, inne tam, prawda? Czyli ich bożki. W Europie nie mamy czegoś takiego, więc nigdy nie widziałem. I byłem przerażony. Jak widziałem, naprawdę byłem przerażony, bo widziałem tych pobożnych ludzi. Wyglądali bardziej pobożni niż wy. Naprawdę. Jak się kłaniali, jak przynosili to jedzenie i stawiali przed nim. Z jaką ufnością klękali i modli się. Naprawdę. Naprawdę. Myślę sobie, oni nawet nie wiedzą,
bo niektórzy nawet jeszcze nie wiedzą, że jest Jezus Chrystus. Prawda? I jakie to jest cierpienie? Bo my wiemy, nie ma innego Boga. I teraz właśnie na czym polega też ten dramat, że właśnie albo się służy prawdziwemu Bogu, albo na koniec służy się demonowi. I to jest straszne. Świat usiłuje nam powiedzieć, że nieprawda, że jeżeli nie służysz Bogu, to nie musisz służyć demonowi, że jest pozycja neutralna. To jest nieprawda. I dlatego, jeżeli ty w swoim życiu, również konsekrowany, nie postawisz Boga naprawdę na pierwszym miejscu, a pozwolisz, żeby coś się na to pierwsze miejsce wcisnęło. I to mogą być różne rzeczy, osoby, funkcje, misje, prawda? To ostatecznie musimy sobie powiedzieć, jeżeli nie służysz Bogu, to nie służysz rzeczy, misji, osobie, a służysz demonowi. A demon jest kimś strasznym i pragnie naszego zniszczenia. I dlatego dzisiaj chciałem zaprosić was właśnie, abyśmy przeżyli to w rzeczywistości liturgicznej, tą rzeczywistość, która jest naszą rzeczywistością. Ja dawniej, kiedy prowadziłem to nabożeństwo, nie stawiałem stolika, ale prosiłem, żeby te rzeczy kłaść na ołtarzu, tutaj, na korporale, żeby zobaczyć ohydę, oszustwę i kłamstwo tej rzeczywistości. Dzisiaj mówię, nie dam rady. To jest ołtarz Jezusa Chrystusa, tu się sprawuje sakramenty. Ale tam był pewien piękny znak, że nie postawisz monstrancji, dopóki są te śmieci, rozumiesz? No bo jak są śmieci, to nie postawisz monstrancji. Trzeba najpierw posprzątać. I tam był to ten piękny gest, że żeby móc postawić monstrancję Boga w tym życiu, trzeba było to wszystko zrzucić. Trzeba było to wszystko zrzucić. Teraz mówię już, wystarczy tej idolatrii w naszym życiu, którą my mamy, nie będziemy jej tu powtarzać, pomimo że jest prawdą. I to właśnie jest trudno też nam, osobom religijnym, sobie powiedzieć, że to jest prawda, że idolatria jest częścią naszego życia, że my mamy innych bożków. Ubrani w habity, ze złożonymi rękami, z różańcem na pasku, mamy innych bożków niż Jezusa Chrystusa. I właśnie ratunkiem i ocaleniem jest to zobaczyć, przyznać się i wtedy zacząć wołać o ratunek. Chory niezdiagnozowany jest w strasznej sytuacji. Chory zdiagnozowany, szansa, możemy uratować. Będziemy robili wszystko. Dlatego teraz zapraszam do modlitwy. Nie modlitwy adoracji, a modlitwy właśnie wyrzekania się tych bożków, proszenia Boga, abyśmy mogli w sposób duchowy uczynić ten gest zrzucenia tych rzeczy, osób, funkcji z ołtarza i uczynienia tego wolnego miejsca dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wracamy trochę do konferencji dzisiejszej. My chcemy wyrzec się naszej woli. My chcemy wyrzec się korzystania z pieniędzy. Dlaczego? Bo widzimy, że źle z nich korzystamy. Że lepiej nie korzystać, choć jest to cierpienie okrutne, niż korzystać źle, prawda? Bo widzimy, że wyrzekając się naszej woli, dużo więcej czynimy dobra, niż kiedy realizujemy nasze wspaniałe, mądre pomysły. Zachęcam więc do tych 5 minut modlitwy wobec tej żenującej, upokarzającej, strasznej rzeczywistości, którą adorujemy w naszym życiu, której dajemy pierwszeństwo przed Bogiem, które powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi, bo nie może dać życia, bo nie ma życia. Prośmy Pana Boga o łaskę szczerości, prośmy Pana Boga, aby On, jest On mocen, dokonywał tego gestu egzorcyzmowania naszych serc, aby wyrzucał z naszych serc demony, nieczyste pragnienia, chciwości, pragnienia władzy, dominacji, braku przebaczenia, złośliwości, obgadywania, szemrania. Aby Bóg to wyrzucał, tylko On może to uczynić. I aby Pan Bóg wprowadzał
właśnie w to miejsce swoją obecność. Mojżesz, kiedy zobaczył grzech, który popełnił lud, starł cielca na proch i kazał im pić wodę z tym prochem. Chciałem je właśnie zakosztować tej gorzkiej wody, aby móc napić się prawdziwej wody życia. Zachęcam teraz do 5-minutowej modlitwy w ciszy, po której nastąpi detronizacja tych naszych bożków i adoracja jedynego i prawdziwego Boga, żywego, naszego Pana Jezusa Chrystusa.